Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie rzecz o perfumach. Ostatnio znowu jest taki trend, jak co roku zresztą na YouTubie, szczególnie tym właśnie perfumowym YouTubie, że wszyscy robią, pokazują swoje kolekcje perfum waniliowych, czy też top 10 waniliowych i tak dalej. Więc pomyślałam sobie, że z wielką przyjemnością się do tego trendu dołączę. Ja w zeszłym roku już zrobiłam podobny filmik. Nie pamiętam, czy tam pokazywałam 5 czy 10 zapachów, ale myślę, że w tym roku też będę miała coś Wam nowego do pokazania. Może niektóre rzeczy się powtórzą z tego, co mówiłam w zeszłym roku, a niektóre mam też zdecydowanie nowości. Także jeżeli lubicie wanilię w perfumach, jeżeli chcecie posłuchać o moich takich top 10 perfumach waniliowych w mojej kolekcji, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. I mam tutaj, słuchajcie, rzeczywiście 10 flakonów i to nie są wszystkie waniliowe perfumy, jakie mam w swojej kolekcji, po prostu wybrałam 10 i też starałam się, żeby nie było dwóch zapachów z tej samej marki, czy też z tego samego domu perfumowego. Także wszystko mam tutaj z innej marki. Nie wiem, dlaczego tak się złożyło. Znaczy nie złożyło się, tylko tak sobie postawiłam taki cel, dlatego że inaczej pokazywałabym te same marki, które może kogoś nie interesują, więc wszystko tutaj jest, jak że tak się tak wyrażę, z innej parafii. No i mam tutaj przestrzał cenowy i z tańszych, i droższych, i mam coś nowego, coś starego. W sensie starego w mojej kolekcji, nowego w mojej kolekcji. No i też jeszcze muszę powiedzieć, co to są dla mnie zapachy waniliowe. To są takie zapachy, gdzie ta wanilia rzeczywiście jest na pierwszym planie. Ona oczywiście nie jest tam, nie figuruje tam samodzielnie, ona jest zawsze w towarzystwie jakichś innych nut zapachowych. Są to jakieś zawsze kompozycje mniej lub bardziej złożone, ale ta wanilia jest tam, że tak powiem, na pierwszym planie albo na tyle się mocno wybija, że nie ma po prostu żadnych wątpliwości, co tam tak słodko i ładnie pachnie. Każdy będzie mógł rozpoznać, że tam jest właśnie wanilia. Także taki przestrzał mam. No i słuchajcie, nie mam tutaj ani w żadnym sensownym rankingu, ani w żadnej kolejności, po prostu tak jak sobie je tutaj do koszyczka powkładałam, takie będę wyciągać. No i pierwszy zapach, o którym chcę opowiedzieć, to jest coś, o czym na pewno już na swoim kanale wspominałam i jest to Floral Street Wild Orchid Vanilla. Wild Vanilla Orchid. Słuchajcie, to są w ogóle pierwsze perfumy z Floral Street, jakie ja zakupiłam po przewąchaniu tego Discovery setu. I no był to jeden chyba z tych pierwszych zapachów, które mi się najbardziej spodobały. Ja wiem, że mam w planie, i to już Wam obiecałam, kolejny filmik o Floral Street. Mam w tej chwili chyba 5 czy 6 zapachów z tej marki, więc chciałabym jeszcze raz o nich opowiedzieć. No ale Wild Vanilla Orchid to jest, słuchajcie, wanila podana w taki przewrotnie świeży sposób. Z jednej strony jest tutaj wanilia bardzo taka słodka, budyniowa. Słodka mam na myśli taka właśnie jadalna, taka budyniowa wanilia, ale z drugiej strony ona jest przełamana troszeczkę czarną porzeczką i trochę bambusem, bo z tego co pamiętam, tutaj na pewno jest w składzie bambus. Ja oczywiście nuty będę wyświetlać, bo ja tutaj się nie będę podpierać, nie mam żadnej ściągawki, nie mam laptopa przy sobie, żeby ewentualnie jakieś tam nuty opowiadać, także kieruję się tylko tym, co sama wyczuwam, ewentualnie tym, co pamiętam, że jest w danych perfumach. Także tutaj jest, podoba mi się bardzo, że jest ten kontrast, dlatego że dla mnie też wanilia często wybrzmiewa zbyt słodko, a ja nie jestem w ogóle fanką perfum Gourmand. Nie jestem też wielką fanką perfum bardzo słodkich, chyba że jest tam kontrast, chyba że ta słodycz jest przełamana właśnie jakimiś nutami, czy to ostrymi, czy kwaśnymi, czy słonymi, wówczas takie kompozycje lubię. Natomiast tutaj właśnie ta wanilia z jednej strony, owszem, jest taka słodka, budyniowa, jedzeniowa, z drugiej strony jest przełamana tą czarną porzeczką i bambusem. I przez to cały ten zapach robi się z jednej strony słodki, ciężki, tak, ciężki, bo zdecydowanie jest to zapach dla mnie jesienno-zimowy i taki właśnie otulający, ale nie jest mdły, nie jest taki przytłaczający, dlatego że ma właśnie te nuty tej czarnej porzeczki, tego bambusu. Także piękny zapach, ja wiem, że on jest też porównywalne do jakiegoś zapachu z jakiejś niszowej marki, ale ja w tej chwili nie pamiętam, co to za marka, co to za perfumy, ale wiem, że to jest porównywane do czegoś tam dużo, dużo droższego, bo Floral Street, pomimo że jest to marka jak najbardziej niszowa, to te perfumy raz, że są też dostępne chyba, nie wiem, czy w Sephorze, czy w Douglasie, wiem, że w Polsce są dostępne, a dwa, że to nie są jakoś tam szczególnie drogie perfumy. Ok, słuchajcie, kolejny w koszyczku to jest znowu coś, co już na pewno Wam pokazywałam i się rozpływałam na temat tego zapachu. Jest to oczywiście replika By The Fireplace. Tutaj ten korek jest
taki, że niewiele z niego czuć, a nie będę sobie psikać nad garstek, bo wówczas ten zapach ze mną pozostanie na kolejne 2 dni. Słuchajcie, to jest zapach, w którym ja się zakochałam po prostu od próbki. To jest zapach, który ja sobie kupiłam, teraz nie pamiętam, czy w zeszłym roku, czy 2 lata temu na urodziny. Jest przepiękny, to jest zapach, no jak to by the fireplace, czyli zapach ogniska, ale dla mnie jest to zapach takiego dymu, jakiegoś drzewa owocowego, właśnie w połączeniu z tą wanilią. Mówią, że ludzie mówią, że tutaj wyczuwają bardzo dobrze te pieczone kasztany. Ja niestety nie wiem, jak pachną pieczone kasztany, ani one u nas w Polsce nie są jakoś tam szczególnie popularne, a tutaj też jakoś nie miałam okazji, czy też sama ich przyrządzić, czy powąchać gdzieś. Także nie wiem, jak pachną pieczone kasztany, ale tutaj dla mnie jest zapach taki właśnie waniliowo-przyprawowy z tym dymem z ogniska. Moim zdaniem przepiękna wanilia, tutaj bezsprzecznie tą wanilię można wyczuć i ona właśnie jest podkręcona trochę tym dymem, też trochę takim, jakimiś takimi nutkami owocowymi, których ja nie potrafię tutaj do końca wyodrębnić. Wiem, że tutaj są goździki, może goździki właśnie nadają takiej trochę ostrości, owocowości temu zapachowi, że on mimo wszystko, pomimo tego, że jest dosyć słodki, to jednak nie jest w żaden sposób mdły. Także By the Fireplace również jest to jeden z moich ulubionych zapachów. W ogóle, nie tylko ulubionych, nie tylko waniliowych. Słuchajcie, kolejny zapach to jest coś nowego w mojej kolekcji. Zafundowałam sobie to nie tak dawno. Kupiłam na Vinted chyba od kogoś, tak mi się wydaje. I to jest Lush Lord of Misrule. Zapach znany, przynajmniej w świadku perfumowym. Wiele się o nim mówi. To jest mój drugi zapach z Lusha. Ten pierwszy Rose Jam, ja się niestety pozbyłam, był dla mnie zbyt słodki, był zbyt taki mdły i taki za bardzo jakiś przytłaczający. Natomiast do Lord of Misrule podchodziłam po prostu kilka razy, bo ja już go przewąchałam poprzednio, przy kilku wizytach w Lushu przewąchałam sobie ten zapach, bo chciałam mieć po prostu 100% pewność, że ja na pewno go chcę. I ostatnio właśnie jak byłam w Lushu, to jeszcze raz go powąchałam i stwierdziłam, że nie, to jest zapach, który musi się znaleźć w mojej kolekcji. Fajnie, że oni robią takie malutkie flakoniki, to jest 30 ml, ale wygląda jakby było jeszcze mniejsze, nie wiem. Także dla mnie ta 30 w zupełności wystarczy, bo zapach jest bardzo mocny, naprawdę jest mocarny, nie dość, że wystarczą 2-3 psiki, żeby czuć go na sobie przez naprawdę cały dzień, moim zdaniem mocno projektujący, tak jak mówię, bardzo długotrwały. I tutaj jest przede wszystkim wanilia i patchouli. Ja ostatnio się zorientowałam, że jest to kolejny taki akord zapachowy, który ja naprawdę bardzo lubię i też mam już kilka nawet takich zapachów w swojej kolekcji, właśnie wanilia z patchoulą i one wszystkie są z jednej strony dość do siebie podobne, ale jeżeli lubi się ten profil zapachowy, to jednak wyczuwa się niuanse pomiędzy jednymi a drugimi, także dla mnie jest sens posiadać kilka takich zapachów w kolekcji. No i tutaj właśnie to jest taki zapach bardzo, moim zdaniem, ostry. Tutaj jest wszystko tak bardzo mocno skondensowane. Coś na podobę, jak na przykład w zapachach arabskich, też często się o nich wypowiadam, że one są takie jakby szpiczaste, bo tam wszystko jest takie trochę wyolbrzymione. I tutaj ja to odbieram w podobny sposób, bo i ta wanilia, i ta patchouli jest tak bardzo wyolbrzymiona, nie wiem, jak to inaczej, tak groteskowo wręcz. Tutaj producent podaje niewiele tych nut zapachowych, z tego co ja pamiętam to 2 czy 3 nuty zapachowe. Ja nie wiem, czy tutaj czy tu chodzi o bogactwo tych składników, znaczy jakość tych składników, czy po prostu tych składników jest tutaj dużo więcej, dlatego że ja w tym zapachu zdecydowanie wyczuwam dużo więcej niż tą wanilię i patchoulę. Dla mnie to tutaj też jest wyczuwany tak jakby tytoń, tak jakby skóra, też coś słodkiego, może jakiś karmel. Dla mnie ten zapach jest dużo bardziej złożony niż po prostu wanilia z patchoulą, ale jest przepiękny. Moim zdaniem zapach unisex, dosyć słodki, ta patchoula tutaj jest taka dosyć czekoladowa, bym powiedziała, ale nie jest przy tym mdła. Jest tutaj taka delikatna ostrość, która dla mnie wypływa jak gdyby ze skóry. No nie wiem, zapach jest przepiękny i on też inaczej troszeczkę brzmi zimą, inaczej teraz, kiedy no niby jest już jesień, ale jest dosyć ciepło, także on trochę brzmi dla mnie teraz trochę za ciężko, także nie mogę się doczekać, kiedy się zrobi zimniej, żeby właśnie cieszyć się tymi bardziej ciężkimi, takimi gęstymi zapachami, bo właśnie on pachnie tak dosyć gęsto, nie wiem jak to inaczej opisać. Okej, słuchajcie, kolejny zapach, moim zdaniem, w którym bardzo dobrze czuć nuty waniliowe i który jest już
stary, wyświechtany, przechodzony i każdy dobrze zna, ale ja myślę, że ten film nie mógłby powstać bez niego, przynajmniej w mojej kolekcji. I to jest La Vie Belle. Słuchajcie, niewielkie mam zużycie, chociaż flakon mam już w swojej kolekcji dosyć długo. Długo, no 2 lata. To jest malutka trzydziestka. Ja też takim sentymentem darzę ten zapach, bo to jest prezent od syna. On mnie bardzo wtedy zaskoczył, bo on, wiecie, zaczął pracować. To była nowa jego praca, znaczy pierwsza jego praca. No i na gwiazdkę wszystkim nam pokupował prezenty i między innymi właśnie te perfumy. Także bardzo mi się one podobały. Ja wtedy się perfumami, czy to było już 3 lata temu? Chyba 3 lata temu. Ja wtedy się perfumami w ogóle nie interesowałam, także dla mnie to była nowość, gdzie potem zaczęłam czytać i każdy mówił, że La Vie Belle to wszyscy znają. No ja nie znałam. Dla mnie to była nowość. I słuchajcie, to też jest taki zapach wanilii z paczulą, przy czym tutaj wszystko jest takie dużo bardziej pudrowe. No to jest, zdecydowanie się to różni i ta wanilia z paczulą różni się od jakiejkolwiek niszy, dlatego, że to jest taki zapach bardziej mainstreamowy. Tutaj jest wszystko takie bardziej ugładzone, takie bardziej przyjazne, większej ilości nosów. Tutaj oprócz tej wanilii i patchouli też jest wyczuwalne właśnie takie pudrowe, nie wiem czy to irys, czy fiołek, lekkie jakieś takie kwiatowe nuty, właśnie pudrowe, ale przede wszystkim zapach jest taki bardzo otulający, taki ciepły, lekko słodki, czy może mocno słodki, nie wiem, ale dla mnie on nie jest mdły. No nie wiem, wiem, że to jest zapach, który większość zdecydowanie zna i na pewno wiele ma już dość, że nie wiem, że jest już przechodzone, tak jak powiedziałam, przehajpowane. Mi się nadal ten zapach podoba. Ja używam go bardzo rzadko, bardziej takich, nie wiem, sentymentu jakiegoś, bo syna teraz nie ma, studiuje daleko i przyjeżdża tylko na święta i na wakacje, więc jak używam tych perfum, to po prostu kojarzą mi się z nim, także nie używam często, bo wtedy mi się robi przykro, że go tu nie ma. Słuchajcie, kolejny zapach to jest też nowość w mojej kolekcji. Dosłownie mam go od kilku dni. Skusiłam się tak dosyć impulsywnie, bo usłyszałam w jednym, w drugim filmie i stwierdziłam, ach, spróbuję, bo to było naprawdę coś bardzo taniego. Kupiłam na eBay, to jest marka arabska Al Rehab i to jest French Coffee. Słuchajcie, szukam w ogóle fajnych zapachów z kawą, dlatego że szukam takich zapachów z kawą, które byłyby mniej słodkie, bo czasami słucham takich opisów jakichś tam perfum kawowych i ktoś mówi, że pięknie pachną kawą, taka kawa ze Starbucksa polana syropem karmelowym i tam zbitą śmietaną. No to nie jest kawa, tylko deser kawowy. Ja szukam takich perfum, które naprawdę pachniałyby po prostu świeżą kawą, ewentualnie kawą z mlekiem, bez żadnych tam syropów karmelowych i bitej śmietany. No niestety takich zapachów jakoś nie mogę znaleźć, a przynajmniej nie z opisów innych, bo dla wszystkich kawa to jest kawa ze Starbucksa z karmelem. Słuchajcie, French Coffee to był też zapach, który się pojawił na kilku kanałach, jakie oglądam. No i właśnie przez to, że był niedrogi, to zdecydowałam się na zakup. Słuchajcie, to jest zapach, który mi przypomina te takie cukierki kawowe Kopiko, czy nie wiem, na pewno znacie takie Kopiko. Nawet niedawno, żeśmy sobie z koleżanką w pracy o nich przypomniały, to niedawno, to chyba w zeszłym roku było, i często żeśmy tam przynosiły do pracy te cukierki, teraz już przestałyśmy jeść cukierki, także nie przynosimy. Ale bardzo mi ten zapach te cukierki przypomina. Dla mnie jest to rzeczywiście kawa z mlekiem i tak z dwiema łyżeczkami cukru, tak to pachnie. Ale bez polewy karmelowej, bez bitej śmietany i jakichś tam cudacznych wynalazków Starbucksowych, tylko po prostu klasyczna kawa z mlekiem i z cukrem. Ja nigdy kawy z cukrem nie piłam, ale za to kawę z mlekiem tak. Zapach mi się podoba, chociaż muszę przyznać, że czuć tutaj, że to jest zapach za niewielkie pieniądze z eBaya, bo on pachnie dosyć syntetycznie. Przynajmniej, no właśnie powiedziałam, bo cały czas mówię, gdzie ta wanilia? No bo na początku właśnie w otwarciu czuć bardzo mocno tą kawę. Rzeczywiście taką kawę z mlekiem i nic poza tym ja tutaj nie czuję. Dopiero po tej pół godzinie, godzinie ta kawa zaczyna wygasać i wówczas czuję już tylko, znaczy może nie tylko, ale przede wszystkim czuję wanilię, a ta kawa gdzieś tam jest bardziej w tle.
Nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze. Wolałabym, żeby ta kawa trwała przez cały czas, ale być może za bardzo by to pobudzało, nie wiem. W każdym razie na początku, właśnie tak jak mówię, w otwarciu czuć bardzo wyraźnie tą kawę, dopiero później, po godzinie, czuć bardzo mocno tą wanilię i to tak dosyć wyraźnie. Jest to taka wanilia raczej, powiedziałabym, sztucznawa, raczej taki, nie wiem, cukier waniliowy do ciast, czy jakaś tam esencja waniliowa, niż taka prawdziwa wanilia, coś takiego bardziej syntetycznego. Niemniej jednak zapach jest... Jest przyjemny, jest taki, u mnie wywołuje uśmiech na twarzy, dlatego że kojarzy mi się wreszcie właśnie z tą kawą, czy też z tymi cukierkami, czy też potem z tą wanilią. Raczej jest to taki zapach, nie powiem, żeby on był jakiś elegancki, czy na większe wyjścia, ale na co dzień to jest taki zapach, który poprawia humor moim zdaniem, bo jest taki właśnie, no taki bardzo jadalny i taki troszeczkę krzaczasto-spiczasty. I po prostu zabawne, o tak bym powiedziała. Na pewno nie są to perfumy jakieś tam klasyczne, eleganckie i tak dalej, tylko coś bardziej takiego zabawnego. Ale tak jak mówię, naprawdę bardzo niedrogie na eBay można znaleźć, czy gdziekolwiek tam kupujecie arabskie perfumy. Aha, wiem, że on, że te perfumy były kiedyś w innej butelce, takiej kwadratowej. Dużo ładniejsza jest tam ta butelka, taki właśnie kostka z takim fantazyjnym napisem French Coffee, jakimś tam fantazyjnym korkiem. I ja znajdowałam tamtą butelkę na eBay, ale one wtedy były jakoś tam, nie wiem, dużo droższe. Także nie wiem, czy oni zmienili opakowanie, czy coś. W każdym razie kupiłam taką niewielką butelkę. Tu jest 50 ml i myślę, że to mi w zupełności wystarczy. Fajnie też się sprawdzał ten zapach w layeringu, czyli w łączeniu z innymi perfumami, które bardziej chciałam podkręcić, czy tej kawy tam bardziej poczuć, to fajnie się łączył z innymi. No i jeśli chodzi o jakość, tak jak mówię, te składniki trochę są dosyć syntetyczne, otwarcie jest bardzo głośne, potem troszeczkę cichnie, ale ja ten zapach na sobie to wyczuwałam przez jakieś 7-8 godzin, także myślę, że jak na tą cenę to naprawdę nieźle. Okej, słuchajcie, kolejny zapach, w którym bardzo dobrze jest wyczuwalna wanilia, to jest również jeden z moich ulubionych zapachów w mojej kolekcji, to jest Boucheron Ambre d'Alexandrie, nigdy nie umiem tego powtórzyć. I to jest coś na podobę Angel's Share od Kiliana, czy też Camry, czy też Kismet Angel od czegoś tam. Nie wiem, tych zapachów w tej chwili jest naprawdę bardzo dużo, takich właśnie inspiracji tym Indian Share, Angel Share, chociaż na pewno nie można powiedzieć, żeby Boucheron to była jakakolwiek inspiracja, bo to jest marka, no taka z klasą i długa na rynku. Od wielu lat istniejące na rynku i to na pewno nie są żadne inspiracje, po prostu tak się składa, że zapachy są dosyć do siebie podobne. A mianowicie jest to taki zapach bursztynowy, który pachnie trochę jak szarlotka. Dla mnie to jest właśnie taka szarlotka z lodami waniliowymi, bo tutaj ten aspekt tych pieczonych jabłek jest dla mnie tak samo intensywny, tak samo dobrze wyczuwalny, jak właśnie te lody waniliowe. Zapach z jednej strony nie jest gourmand, bo to jest raczej zapach bursztynowy i on jakoś bardzo jedzeniowo mi tutaj nie wybrzmiewa. Z drugiej strony jednak kojarzy się dla mnie jednoznacznie właśnie z tą szarlotką, nie wiem, z gałką lodów waniliowych. Zapach jest przepiękny, też jest bardzo intensywny, bardzo długotrwały, bardzo dobrej jakości. Ja w zeszłym roku go zakupiłam, to nie pamiętam jaka to była pora roku, ale mam wrażenie, że nie zdążyłam się nim nacieszyć i mam nadzieję nacieszyć się tym zapachem tego sezonu jesienno-zimowego, bo zdecydowanie jest to zapach takiej późnej jesieni i wczesnej zimy, tak bym powiedziała. Tak mi się przynajmniej kojarzy. Oczywiście używać można, kiedy się chce. Naprawdę przepiękny zapach. To jest ta droższa seria Boucheron, także nie wiem, czy warto, czy nie warto, dlatego że tyle jest tych teraz arabskich wypustów o tym podobnym profilu zapachowym. Natomiast no tutaj czuć tą jakość tych składników. Ten zapach nie jest taki właśnie szpiczasty i krzaczasty, jak te wszystkie arabskie wypusty. Tutaj wszystko jest takie bardzo ładnie skomponowane, tak płynnie ten zapach trwa. No nie wiem, czuć po prostu tutaj jakoś, także Boucheron d'Alexandrie, na pewno przepiękny zapach waniliowy. No i kolejna wanilia z paczulą, to jest oczywiście Le Cuvin de Minimet i Nubica. Nie mogło się pojawić tej marki w zestawieniu jakimkolwiek u mnie, dlatego że jest to jedna z moich ulubionych marek perfumowych w ogóle. I słuchajcie,
To jest zapach, który jak robiłam filmik na początku o tych pierwszych moich zapachach z leku Vendée Minime, mówiłam, że ten zapach jest dla mnie jak gdyby najmniej ekscytujący i najmniej odkrywczy z tych wszystkich, które posiadam. I nadal tak twierdzę, z tych wszystkich, które posiadam, ten jak gdyby no, najmniej mam o nim do opowiedzenia. I jednocześnie jest to zapach, po który sięgam najczęściej. Dlatego, że to jest zapach, który daje mi właśnie takie uczucie spokoju, otulenia, takiego komfortu, czy to na dzień, czy na wieczór. I praktycznie dla mnie jest to zapach całoroczny. Tak, to jest wanilia z paczulą, więc bardziej się kojarzy z tymi chłodnymi miesiącami, ale jest ten zapach na tyle taki delikatny, taki przestrzenny jak gdyby, że śmiało można go używać przez cały rok. Może w upały nie będzie się sprawdzał, ale poza upałami myślę, że to zapach, którego można używać przez cały rok. Przepiękne zestawienie wanilii z paczulą, która nie ma nic wspólnego z tym Lord of Mistral, gdzie tam czuję jakąś skórę, jakiś tytoń i Bóg wie jakie rzeczy. Tutaj to jest po prostu wanilia podkręcona paczulą i to wszystko jest takie bardzo eleganckie, takie bardzo... No jak cała ta seria leków Vendée Minime, mam wrażenie, że wszystkie te perfumy z tego domu cechuje taka właśnie klasa i jakiś taki szyk. Bo tutaj nie ma nic takiego ani dziwnego, ani przekombinowanego, tylko po prostu przepięknie skomponowana wanilia z paczulą. Także z jednej strony z całej tej serii zapach może najmniej ekscytujący, z drugiej strony właśnie dający takie poczucie komfortu. Zresztą tak samo jak Hatai, natomiast w Hatai raczej wanilii nie ma, tam więcej jest przypraw i tego masła kakaowego, natomiast tutaj ten zapach też jest taki raczej ciepły, otulający, ale zdecydowanie na bazie wanilii. Przy czym tutaj wanilia, pomimo że ona jest delikatnie słodka, to w ogóle mi się nie kojarzy ten zapach w żaden sposób gurmą, o tak. Natomiast kolejny zapach, który gurmą się kojarzy, to jest 4160 Tuesdays i nazwa tych perfum to jest The Dark Heart of Old Havana. To jest, słuchajcie, zapach przede wszystkim tytoniowy. Natomiast to nie jest taki tytoń męski, tylko żeński. To są perfumy naprawdę bardzo słodkie. One dla mnie są już na pograniczu tego, co ja potrafię znieść, bo one mi pachną po prostu takim syropem, właśnie syropem klonowym może? Jakimś takim słodkim syropem klonowym. No tak mi teraz to przyszło do głowy. I coś w tym jest. Może miodem? Przy czym tutaj zdecydowanie to wszystko jest podkręcone wanilią. Ta wanilia jest tutaj taka bardzo... Nie jest syntetyczna. To nie jest żaden cukier waniliowy, ani żadna esencja do ciast. To jest taki ekstrakt z wanilii, jakiś naturalny. Przepiękna jest ta wanilia tutaj. Ale ona, bo to wszystko jest tutaj tak zmieszane właśnie z tym tytoniem, jeszcze z jakimiś innymi nutami słodkimi, może jakimś karmelem, bo tu naprawdę wszystko jest bardzo słodkie. Aż się sama sobie dziwię, że ja lubię te perfumy i że daję radę je udźwignąć, chociaż nie mogę ich użyć 2 dni z rzędu, bo bym się po prostu zmęczyła raz na jakiś czas. Taki to jest słodki ulepek. Tytoń tutaj brzmi przepięknie, to nie jest taki tytoń jak na przykład w Tom Ford Tobacco Vanille, gdzie tamten tytoń jest taki trochę bardziej kwaśny. Tutaj ten tytoń to jest taka słodycz, że właściwie to ja nawet nie wiem skąd ja wiem, że to jest tytoń, ale na pewno potrafię tą nutę tutaj wyodrębnić, podkręconą właśnie jakimś karmelem, syropem i właśnie taką esencją z wanilii. Przepiękny jest tu zapach, bardzo długotrwały, taki też bardzo gęsty. Jak już się wącha ten zapach, to się ma przed oczami po prostu jakiś taki gęsty syrop. Także jeżeli lubicie słodkie zapachy, szukacie czegoś naprawdę słodkiego, to mogę to polecić. Nawet kolor tego płynu jest taki ciemny. Także tutaj, jeżeli nie lubicie tytoniu, to tego się nie można, nie trzeba tutaj bać. Bo tutaj ten tytoń jest podany w taki bardzo jakiś jadalny, słodki sposób i zapach jest naprawdę ciekawy, jest taki komfortowy, nietuzinkowy moim zdaniem. Ok, zostały, słuchajcie, 2 flakony. Przedostatni flakon to jest coś, o czym też już wspominałam i też ten film nie mógłby powstać bez słynnego Lalique Le Parfum. I tutaj miałam dylemat, bo mogłam też, chciałam jeszcze wspomnieć o Satin, bo tam też jest bardzo dobrze wyczuwalna wanilia, ale jak ma być jeden z jednej marki, to jeden, więc Lalique Le Parfum, dlatego że to jest wanilia, która jest bardzo nietuzinkowa i na pewno jeżeli oglądacie jakieś tam filmy perfumowe, to nieraz Wam się przywinęło przed oczami czy przed uszami.
ten zapach, dlatego że to jest taka wanilia podana w taki wytrawny sposób. Tutaj wanilia jest, ja mówię, że z liściem laurowym, ale wiem, że to jest jakiś laur, jakiś tam. To nie jest ten kuchenny liść laurowy, coś innego. Ale dla skrótu myślowego, wanilia z liściem laurowym, i rzeczywiście tu jest ta wanilia podana w taki bardzo wytrawny sposób. To znaczy, niby jest wanilia, ale nie jest w ogóle słodka. W ogóle ten zapach też nie ma nic w sobie z gourmand, nie ma nic w sobie z jakiejś tam słodyczy, z czegoś deserowego. Trudno to opisać, bo wanilia zawsze się kojarzy z czymś takim właśnie słodkim, a tutaj w tym zapachu bardzo mało jest słodyczy. Szczególnie jak się powącha jakieś inne słodkie zapachy, to wówczas ten wydaje się być taki bardzo surowy. Oczywiście jakaś tam słodycz tutaj jest, no bo ta wanilia dodaje takiego, ale właściwie może nie tyle słodycz, co takie otulenie, ocieplenie, ogrzanie, coś w tym stylu, nie do końca słodycz. Naprawdę jest bardzo ładny ten zapach i nie dziwię się, że tyle ludzi o nim mówi, bo ja nie spotkałam nic podobnego. Nie mówię, że jakoś szczególnie dużo perfum w swoim życiu przewąchałam, bo jak wiecie, tą przygodę całą zaczęłam stosunkowo niedawno, także moje jakieś tam możliwości porównawcze są na pewno znikome. Natomiast z tego, co przewąchałam, to nic podobnego nie znalazłam. A chciałabym, bo jeżeli cokolwiek mi w tym zapachu przeszkadza, to jego parametry. Ponoć z wiekiem ciemnieje. Mój jeszcze taki ciemny nie jest. Jak oglądałam Sarah Myers, to jej Lalique Le Parfum to ma po prostu taki kolor. Także mój jeszcze nie ściemniał tak bardzo, więc może jak ściemnieje, to będzie bardziej intensywny, bo na razie to ten zapach dla mnie po prostu za mało projektuje i za szybko jakoś znika. To znaczy, niby jest wyczuwalny na ubraniach, ale to jak się tam nos wciśnie w koszulkę, to czuć, że tutaj był Lalique Le Parfum. Ale chciałabym, żeby ten zapach miał po prostu lepsze parametry, żebym ja go lepiej czuła, dłużej czuła. Także nie wiem, może z wiekiem się poprawi, ale sam zapach uważam, jeśli zapach jako taki jest naprawdę przepiękny i na pewno warto się z nim zapoznać, szczególnie, że to też nie są perfumy drogie. Także jeżeli lubicie wanilię, to na pewno Lalique Le Parfum to jest pozycja obowiązkowa do poznania. No i słuchajcie, ostatnia butelka w tym zestawieniu to jest jednocześnie też nowość w mojej kolekcji, to jest Molinard. Na pewno będzie film Molinard, bo to jest jakaś po prostu moja nowa obsesja i moje nowe odkrycie. Zakochuję się po prostu w tych zapachach. Co Wam tutaj w tym zestawieniu pokazuję, to Molinard Lavande. Słuchajcie, tu jest zapach lawendowy. Ja się długo zastanawiałam, czy mi się ten zapach spodoba, czy nie, bo to może jakiś męski będzie albo coś. No ale czy ja miałam próbki, czy ja tak po prostu. Teraz nie pamiętam. Nie, nie miałam próbek. Nie, nie miałam próbek. W ciemno kupiłam ten zapach. W ciemno kupiłam ten zapach i jestem nim, powiem Wam szczerze, zachwycona. W otwarciu mamy lawendę i ta lawenda to nie jest taka lawenda jak Mont Guerlain, gdzie jest taka perfumowa, że ja tam w ogóle nie widziałam, że tam jest lawenda. Tak samo na przykład w Libre też niby jest lawenda, której ja tam nie rozpoznaję, bo dla mnie lawenda pachnie inaczej. Tutaj jest taka lawenda, jakiej właśnie ja szukałam i jaką ja chciałam. To jest lawenda po prostu jak olejku eterycznego, lawendowego, albo też jak świeżo zerwane kwiaty lawendy, takie nieususzone, nie przeleżałe, tylko takie świeżo zerwane z krzaka. I podobnie też pachnie dla mnie olejek lawendowy. Po prostu to jest taki zapach bardzo ostry, bardzo taki świeży, orzeźwiający i ostry. Może troszeczkę skręcający w męską stronę, nie wiem, zależy jak na to patrzeć. Ale nie jest to taka lawenda ugładzona, jakaś lawenda perfumowa, tylko taka prawdziwa lawenda naturalna. To otwarcie lawendowe jest takie bardzo ostre przez pierwsze może pół godziny, może trochę dłużej. I potem to wszystko zaczyna się zmieniać. To jest zapach, który bardzo pięknie właśnie w czasie swego trwania przechodzi przez te różne fazy, które można wyczuć. I później z tej ostrej lawendy robi się właśnie taka bardziej mydełkowa lawenda. Dokładnie pachnie to dla mnie jak jakiś albo płyn po goleniu, albo jakieś lawendowe mydełko. Może troszeczkę vintage'owe, ale nie do końca, bardziej takie z ekskluzywnego jakiegoś hotelu, nie wiem, tak po prostu jak mydełko lawendowe. I dopiero jak później ta lawenda już się zupełnie uspokaja, to wychodzi na prowadzenie właśnie ta wanilia.
Dobrze powiedziałam, że jak lawenda się uspokaja, bo nie wiem, co powiedziałam. Tak, jak lawenda się już uspokaja, najpierw jest świeża, potem jest mydełkowa, a potem odchodzi gdzieś w takiej, nie w zapomnienie, tylko odchodzi gdzieś po prostu na dalszy plan, a na pierwszy plan wysuwa się wanilia, której ja w tej chwili tutaj z korka w ogóle nie czuję. Ale po prostu, kiedy noszę te perfumy, to praktycznie przez każdą fazę tych perfum przechodzę jak gdyby z przyjemnością, bo każda faza trwania tych perfum mi się bardzo podoba. Zarówno to ostre otwarcie, jak później to mydełkowe, chociaż wiecie, że ja nie lubię zapachów mydełkowych, ale tutaj jakoś mi się to podoba. Pachnie mi to po prostu czystością, czymś takim innym, bo ja w domu nie mam takich mydełek lawendowych, więc kojarzy mi się to z jakąś wizytą gdzieś, może nie wiem, z wakacjami. No i później na koniec właśnie jak jest ta wanilia, to ta wanilia jest już taka bardzo ugładzająca to wszystko, taka nie do końca słodka, ale jednocześnie otulająca, nie jest na pewno taka budyniowa, jedzeniowa jak w innych tych zapachach, tylko znowu jest to bardziej taka lawenda otulająca, ocieplająca i zamykająca to wszystko, cały ten zapach. Także naprawdę przepiękny, nie radzę kupować w ciemno, bo mówię, no ja kupiłam, ale nie radzę kupować w ciemno, bo zapach jest dosyć, moim zdaniem, niezwykły, nietuzinkowy. Ja czegoś takiego jeszcze w swojej historii perfumowej nie wąchałam, także mi się bardzo podoba, ale mówię, może się nie każdemu spodobać, bo jednak ta lawenda jest tutaj taka dosyć ostra i wiem, że nie każdy tego typu zapach lubi. Ok, słuchajcie, i to by było na tyle 10 zapachów waniliowych w mojej kolekcji. Oczywiście to nie są wszystkie waniliowe zapachy. Mogłabym tutaj przynieść jeszcze pewnie z 5 butelek, ale nie chciałam, żeby film był zbyt długi i też nie chciałam pokazać więcej niż 10, bo mi się wydaje, że 10 flakonów to jest jeszcze takie możliwe do przegadania. Jak już jest więcej, to potem już jest ten film po prostu za długi. Tak czy inaczej, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Oczywiście piszcie, jakie są Wasze ulubione waniliowe perfumy i czy znacie któreś z tych, które ja dzisiaj pokazałam, czy też je lubicie, czy może właśnie zupełnie inaczej odbieracie, bo wiadomo, jak to jest w świecie perfum, każdy z nas odbiera te zapachy w zupełnie inny sposób, także jestem ciekawa zawsze innego punktu widzenia, czy innego nosa po prostu. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!